jak wyglądają stosunki człowieka z kotem, ale tak, jak nazwać je w sposób naukowy, jak nauka je nazywa. Mogą to być relacje o dwóch charakterach. Relacja o charakterze mutualistycznym i relacja o charakterze współbiesiadniczym. Ten pierwszy mutualistyczny, ta relacja to jest, jeśli obie strony czerpią korzyści. Kot czerpie korzyści, ponieważ ma dostęp dla dodatkowe jedzenie, większa ilość szkodników, które są wokół człowieka w miastach, w gospodarstwach, ochronę człowieka przed większymi zwierzętami. Natomiast człowiek ma zwierzę, które po prostu niszczy szkodniki, wyłapuje szkodniki. To jest relacja o charakterze mutualistycznym. Obie strony korzystają. Natomiast relacja współbiesiadnicza polega na tym, że korzysta jedna ze stron, natomiast jest to neutralne dla drugiej. Jest tak w przypadku, gdy kot po prostu ma większą ilość pożywienia, ma ochronę ze strony człowieka, ale dla człowieka jest to neutralne. Te szkodniki mu nie zagrażają. Są inne zwierzęta, które lepiej sobie radzą z walką ze szkodnikami, są pułapki, trutki. Po prostu ta współpraca współistnieje, dla jednej ze stron jest korzystna, natomiast dla drugiej neutralna. Albo na przykład można powiedzieć, że dla człowieka jest to pozytywne, ponieważ kot łapie szkodniki, a dla kota to jest neutralne. Łapie szkodniki, jeśli nie robiłby to obok człowieka, to robiłby to na dziko w lesie i jest to dla niego neutralne, czy tu, czy tam. Po prostu jest teraz tu i jego relacja jest całkowicie neutralna. Więc nawet takie współistnienie człowieka z kotem jest, można nazwać, określić jako dwa rodzaje: mutualistyczne i współbiesiadnicze.